Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i cóż, widzimy się w grze Brutatu. I tak, dziś w tym oto momencie ogłaszam wszem i wobec, że gramy szybkim. I co z tego wyniknie, zaraz się zobaczy. Ale tak, jako broń biorę lancę i lecimy. Oby tylko się okazało, że wygramy. I tak, grając szybkim, nasz cel jest bardzo prosty. Zdobyć jak najwięcej szybkości poruszania się. Dźgać lancą, która skaluje się od obrażeń wręcz, które dostajemy za szybkość poruszania się. I od szybkości poruszania się. Zdobyć po drodze trochę pancerza, żeby nadgonić nasz domyślnie minusowy pancerz. I co jeszcze do tego ważnego? W sumie? No najlepiej się nie zatrzymywać, tak najprościej mówiąc. Bo zatrzymując się, oj, niestety tracimy 100 pancerza, co oznacza natychmiastową śmierć. Ale tak. Nie wiem, czy jest coś naprawdę już więcej do dodania, no po prostu szybki. Po prostu I'm speed. Trzeba iść szybko, czy coś. Ale no, ogólnie. Prosty schemat. Coś, co muszę przyznać, że osobiście nawet lubię trochę w postaciach w Brutato. Bo właśnie postać, która ma prosto zdefiniowany swój gameplay, swój plan na swoje istnienie, to jest coś, co prosto linijnie się po prostu prowadzi, idąc za tym, co gra sama od ciebie oczekuje. Tylko trzeba znaleźć czasami ten jeden przebieg, w którym się trochę przyfarci, twoje skill issue nie wskoczy, no cię nie ubije. I tym podobne. Co w przypadku szybkiego mogę przyznać, że zdarza się dosyć często. Jeśli się ignoruje kwestie pancerza i tym podobnych rzeczy. Ja na pewno będę musiał o tym pamiętać trochę bardziej. Często zapominam. O, szybkość. Idealnie. I tak. Jak mówiłem, nie możemy tego ignorować, więc będę też musiał tutaj hapeki kupować i podobne rzeczy. Czarny pas się przyda. Taśma też się przyda. I tak, zbroń dosłownie tylko lance. Nie dosyć, że one same w sobie dają nam bonusy do prędkości poruszania się, to no, skaluje się z prędkością poruszania się. I dodatkowo z no, fizycznym, jak już powtarzam, czy fizycznym wręcz. Chociaż teoretycznie są to fizyczne, bo mamy obrażenia od żywiołów i no. Więc tak. Chociaż czy obrażenia od żywiołów nie można byłoby też sklasyfikować jako fizyczne, no bo w końcu... Okej, jest to żywiołowe, gdybym to poparzył cię ogień, czy nie wiem... Strawił cię kwas, teoretycznie, no ale te rzeczy nadal podchodzą pod fizyczne zdarzenia. A zresztą, dobra, nie będę tu filozofował. Skupmy się po prostu na tym, co jest w tym wszystkim przyjemniejszego i lepszego. Czyli na gromadzeniu przedmiotów, kupowaniu lans i tak dalej. I cóż, mogę powiedzieć, że od ostatniego spotkania z Brutato u mnie zmieniło się prawie że nic, jeśli chodzi o stadium, w którym jestem. Nawet za bardzo nie grałem, więc... No, to, co tutaj widzicie, jest dosłownie totalnie na rozgrzewce. A co jeszcze lepsze, co też mogę wam powiedzieć, nawet nie pamiętam, jaką postacią w ostatnim odcinku grałem, więc jeśli to jest drugi odcinek z rzędu, gdzie gram szybkim, to napiszcie mi to, proszę. Proszę po prostu dajcie znać, bo wydaje mi się, że próbowałem szybkiego robić na odcinku, ale nie wiem, czy to był ten jeden z tych odcinków, które skasowałem, wyrzuciłem, bo miałem takie... Nope, nie. Zostawmy to sobie na kiedy indziej, nie wychodzi mi. Za bardzo lamię. Inaczej mówiąc, nie potrafiłem przeżyć fali. To jest chyba tam 7 czy 8. No ogólnie to jest tymi pierwszymi, większymi, co to tam, to tak jakby ostrza zostawiałem. I naprawdę nie pamiętam, czy to był jeden z tych odcinków, czy nie. Więc dlatego też... Jeśli naprawdę drugi raz pod rząd gramy szybkim, drugi raz tłumaczyłem szybkiego, to wybaczcie. Ale tak to jest, jak człowiek żyje... No, powiedzmy, że właśnie na szybko. Bo na co dzień staram się po prostu praktykować raczej spokojny styl życia. Przez spokojny mam myśli... No, oczywiście trzeba mieć jakieś tam tempo minimalne, bo oczekuję od nas tego życia. Czy to praca, czy to nawet inne osoby w domu, czy cokolwiek. Ale tak. Ważne jest to, żeby mieć swoje tempo właśnie. I wydaje taką właśnie zasadę, no trochę zdrożył właśnie, ale tak. Wobec której ważniejsze jest to, żeby tempo sobie narzucić takie, by móc działać, by móc no, dalej być, iść, funkcjonować.
a jednocześnie takie, że po prostu żeby się nie przemęczyć, czy coś ostatnio, że jest ciągłe choróbska w rodzinie i parę innych spraw, które na tle tych choróbsk, to są w sumie wielkie pierdoły, no właśnie muszę żyć, czemu już nie muszę, ale musiałem żyć na dosyć sporym tempie i nie miałem czasu siąść do takiego brotato, czegokolwiek i no, po prostu przez to moja pamięć, co robiłem, jak robiłem, jest trochę mglista. Ale muszę przyznać, że to chyba też było trochę widać w ostatnim Elden Ringu. W sensie ostatnim, no tak. Tak. W tym Elden Ringu, którego, tak z perspektywy tego, kiedy teraz siedzę przy odcinku Brotato, to nagrywałem dosłownie chyba, nie powiem dokładnie, czy 3 czy 4 godziny temu, ale jakoś tak. Więc, no. Ogólnie mówiąc, ten, w którym, uwaga, spoiler, znalazłem zepsute wyskoki dla konia i je naprawiłem. Koniec spoilera. Nic to nie mówi tak naprawdę, ale ci, którzy oglądali, ci będą wiedzieć. I tak czy inaczej. Pada 8, czyli 7 to była tak groźna? No chyba tak, bo... Tak, to była ta 7 to była tak groźna, bo nawet nie skupiłem się za bardzo na tym, opowiadam o swoich głupotach i fala sama przeszła. Co oznacza tylko tyle, że jakoś sobie radzę z tym szybkim i nie jestem totalnym miłopem i może jednak naprawdę okaże się moja obawa, że drugi dzień, że dobra, drugi dzień, drugi odcinek z rzędu po prostu będzie na szybkim. Ale jeśli tak będzie, to nie jest koniec świata. Wiecie, no trochę szkoda, bo preferuję wymieniać te postacie sobie między epizodami, wracać do tych samych dopiero po jakimś czasie. Ale jeśli tak się zdarzyło, to jak mówię, nie będę panikował, nie będę płakał, to nie jest koniec świata, weźmy regenerkę, po prostu mam jej mało, pancerz trochę. Ja mówię, wynika z mniejszą obrażenia, ale wydaje mi się, że potrzebujemy, opaska na oczy. Weźmiemy, ale na razie jak widać mamy więcej lancy, więc no. Lance są ważniejsze. Im więcej będziemy mieć ich ulepszonych na kolorowe warianty, czyli niebieskie, fioletowe i czerwone, tym potężniejsi będziemy. Chociaż nie, żeby mi brakowało potęgi już teraz. To ile mam tych lanc i to, ile pojedyncza lanca potrafi bić, jest chyba wystarczająco mocne, żeby na razie przeżywać na spokojnym graniu. Na tak zwanym autopilocie, kiedy po prostu biegam, żeby we mnie nie weszły wrogi, nie przejmując się niczym wokół. Ale no. W sumie znowu wychodzi mi z tego taki trochę odcinek wyluzowany. Nie wiem, co jest z tym Brotato, że od kiedy zrobiłem ten odcinek z pacyfisty, naprawdę jakąś czy wewnętrzną satysfakcję i wewnętrzny spokój, jak siadam do Brotato. Nie za każdym razem, żeby nie było, ale bardzo często. Nie wiem. Nie wiem, co się zmieniło we mnie, w Brotato, czy we wszechświecie, ale tak jakoś tak czuję. Jest to inny rodzaj satysfakcji i spełnienia niż jest przy Elden Ringu, czy dowolnej innej grze. Już jest dowolnej, mam na myśli dosłownie dowolnej. Nie wiem, co jest w tym małym po prostu zakątku, w którym gramy ziemniakiem albo jajkiem i próbujemy przetrwać wśród kosmitów. Ale dosłownie, no... Jakaś dziwna po prostu więź między tą grą a mną, kiedy gadam do monitora, się utworzyła. Jakaś taka przestrzeń do relaksacji. Większej niż zazwyczaj, bo nie wiem, ile już o tym gadałem i raz powtarzałem, ale powtórzę to po raz kolejny. Wiem, że to jest temat, który często powtarzam. Ja po prostu uwielbiam siadać i gadać do tego monitora, robić wam te materiały. No w szczególności teraz, kiedy jeszcze moi bezpłatni starzyści czasami dorobią jakieś tak pierdoły. Czasami którymś z nich się zechce wstawić jakieś elementy, dodać jakiś napis czy coś. I prawda jest taka, że podejrzewam, który to z nich, ale nie wiem, który. Tak, w sensie, dobra, podejrzewam, który, czy wiem, który z nich, ale nie wiem, który. Namieszałem tutaj. Więc w sposób, wiem, który to robi, powiem tylko do ciebie. No na pewno będziesz słuchał tego materiału, jeśli to znowu ty będziesz to edytował. Świetna robota, tak trzymaj.
Jak tak dalej będzie, to możliwe, że będziesz oficjalnie niepłatnym stażystą o stanowisku płatnego stażysty. A tak teraz serio. Po prostu chodzi o to, że jeden z moich asystentów, edytorów, jak zwał, tak zwał, no, zaczyna trochę bardziej wdziwiać. I jako, że to jest nadal wśród grupy moich dobrych znajomych, czy takich ludzi, którzy, można powiedzieć, za plecami tego kanału nadal mi też trochę asystują w tym wszystkim. Mówi na to bezpłatny stażysta, bo prawda jest taka, że to na razie jest nadal moje tylko hobby, pasja i tak dalej. Ale tak, właśnie kiedy jeden z tych bezpłatnych stażystów, czyli tych osób, które mi tam pomagają, w wolnym czasie, kiedy mam na to ochotę, zaczynam robić takie fajne edycje, bo ja jestem zbyt leniwy, żeby aż tak edytować, to po prostu nawet ta motywacja wzrosła. Ale no. Nie wiem, co z tego wyjdzie. Bardziej. Jeśli chodzi o tę edycję, może zostanę na dłużej, jeśli w końcu dostanę odpowiedź, że wam się podobałem, że chcecie te wstawki, edycje i tak dalej. A może ich nie będzie, jeśli przestanie się chcieć tej osobie. No prawda jest taka, że zazwyczaj jak właśnie widzicie takie wstawki czy coś, to oznacza, że ten właśnie jeden z moich, powiedzmy w cudzysłowie, stażystów właśnie to edytuje. Natomiast jeśli są przejścia takie płynne, to albo z jakimś tam efektem przejścia, albo bez efektu przejścia, to najczęściej to znaczy, że to ja sam to musiałem zrobić, bo akurat dzisiaj się nikomu innemu nie chciało, albo byli zajęci. Tak czy inaczej. Po prostu tyle ostatnio rzeczy się dzieje, które mnie motywują, że jak będę powtarzał, po prostu uwielbiam to i chciałbym tak najbardziej. Jak każdy odcinek, który robię, daje mi jakąś tam satysfakcję, to powtórzę to po raz kolejny. No nie wiem, co jest wyjątkowego w tym Brutato, że po prostu grając w Brutato, ja się mogę skupiać, ja się mogę nie skupiać. Teraz na przykład mogę powiedzieć, że nie za bardzo się skupiam na Brutato. Więc to jest taki półfokus. Z półfokus mam myśli, że trochę tam coś się zerkam i próbuję się skupić, żeby tutaj nie zlamić totalnie i żeby ewentualnie tego tutaj teraz elitka ubić. Ale jednocześnie nie jest taki fokus, jak czasami bywał, że definitywnie próbuję widzieć te ataki, unikać ich aktywnie i no. I że staram się. Ale no, nawet kiedy mam taki pełen fokus, półfokus czy cokolwiek, no można powiedzieć, że ciągle mam banana na twarzy, tak najprościej określając. Po prostu ten uśmiech taki, aż widać tą radość. Co powiem, że u mnie nie jest częste, bo raczej jestem z tych ludzi, co to na większą część życia spędzili, powiedzmy, z kamienną twarzą. Więc no. Naprawdę nie wiem, co się dzieje, ale tak jest świetnie. Przez to, że nie wiem, co się dzieje spokojnie, chodzi o to, że coś jest tak. Chodzi o to, że nie wiem, co takiego odnalazłem w tym Brutato. Chyba nawet będę musiał wysłać ten dewelopera może jakiegoś maila, czy coś z jakimiś takimi wyjątkowymi podziękowaniami, wyjaśnieniami, że coś takiego. Nie wiem, zobaczymy. Jak na razie to jest tylko pomysł, który mi tak teraz nagle przyszedł. Pewnie tak nic z tego nie będzie, jak zwykle. Bo zazwyczaj jak mam jakieś genialne pomysły, to albo zapisuję na kartce, albo zapisuję w notatniku w komputerze, albo w notatniku w telefonie. A potem ich zapominam na pół roku i pytam takie, kurczę, to miałem zrobić, czym tego nie zrobiłem. Ale dobra, wracając z tematu znowu tego, który poruszam chyba na ostatnim każdym Brutato. No. Nie wiem, co jeszcze dzisiaj dzieje, naprawdę nie wiem. Jedyne co wiem, to tylko to, że Brutato jest w sumie tą też taką serią, do której się przykładam najwięcej, poniekąd. To nie chodzi o to, że ogrywam, próbuję kojarzyć, co robiłem i tak dalej, że mam jakieś sztywnie określone cele. Nie. Chodzi tu o coś innego. To jest jedyna gra, w której szukam aktywnie jakby soundtracków, które mogę wstawiać w bibliotece audio YouTube'a. Non stop. Po prostu to nie tak, że w innych momentach nie szukam. Tylko w innych momentach to jest takie, że mogę poszukać, jak mam jakiś pomysł, inspirację potrzebuję. A tu mam takie, kurczę, no, zbiera się czas odcinka w Brutato, albo mam ochotę wyjątkowo nagrywać Brutato, no to czas siąść najpierw na te pół godziny do biblioteki audio YouTube'a i zobaczyć, czy z niej znajdę jakieś świetnych rzeczy, które będą mi się kojarzyły z jakimś konkretnym bohaterem. Potem wrzucę to jako soundtrack do tego bohatera. Więc, no. Może to jest to, że właśnie to jest więcej zaangażowania niż w Elden Ringa, gdzie tam zaangażowanie jest wielkie. Ale zamyka się wewnątrz gry.
wewnątrz. A dobra, teraz pofarmię runy przed odcinkiem. A dobra, teraz coś kupię, a teraz to zrobię, a teraz tamto. A teraz nie będę robił, bo nie muszę, albo okej, dobra, to pomyślmy, co teraz zrobić, albo pobiegnijmy coś i tak dalej, i tak dalej. A tutaj, jak mówię, wychodzi to poza grę i proszę, proszę, przeżyj, 3, 2, 1, przeżyj. Dobra, udało się. Może to jest też kwestia właśnie tego. Może jest kwestia jakichś jeszcze innych dziwactw, których nie umiem nazwać. Naprawdę nie wiem. Ale jednocześnie powiem coś, co może niektórych zaskoczyć. Nie czuję potrzeby, żeby wiedzieć. Mi wystarczy ta satysfakcja i to, że widzę, że dobrze na mnie wpływa po prostu to wszystko. Ale na pewno mogę powiedzieć też, że mimo wszystko chciałbym zrozumieć. Nie muszę wiedzieć. Nie muszę zrozumieć, ale chciałbym. Ale tak czy inaczej skończmy z tym, bo mam falę 15, więc już jesteśmy prawie przy końcu. Tak, zrobiłem największy błąd, czyli dałem się zapędzić w rog, nie mając miliona pancerzy, HP-ków i uników. Drzewo, szybciej padaj. Owoc, dobra. Muszę teraz być trochę ostrożniejszy i się trochę bardziej skupić. Dobra. Na pewno widzę, że tutaj trzeba będzie już pewnie inwestować w regenerkę. Max HP-ki też, ale tak, regenerkę. A i co tam jeszcze w sumie było takiego ważnego? W sumie głównie w regenerkę. Plus do tego oczywiście pancerze, wszelkie max kapeki też. Nie? Zmniejszy to regenerkę, ale da bonusy do innych rzeczy. Dobra. Nadgonimy to zaraz inaczej. Okej, okay, pancerz. Ostry sos zawsze. Kwas tak. Kompas tak. Tutaj nic. To oczywiście, żeby to chciał wziąć. Cebulę zostawimy na później, na razie bierzemy drzewo. Więcej drzewo oznacza więcej szans na owoce albo skrzynki. Głównie liczymy na owoce, mimo tego, że mam duże szczęście, więc... W sensie, mam duże szczęście? Tak. Dosyć duże, jak na to, że szczególnie się na nim nie skupiałem. Więc co, no... Mimo tego, że mam dosyć duże szczęście, to i tak liczę bardziej na owoce, żeby móc się leczyć w kryzysowych sytuacjach. Ale nawet jeśli będą skrzynki, to też to dobrze. Skrzynka zawsze oznacza mniej więcej właśnie ten przedmiot jakiś może się trafić, dobry, przydatny. Tak, poza życiem, pancerzem i regenerką, ewentualnie jakimś wyssaniem życia, bo to też zawsze można dodać, na pewno trzeba podbić unik. Patrząc na to, jak jestem szybki, to nawet nie ciężko to, żebym przez przypadek wlazł w jakiegoś wroga, próbując unikać innego wroga, więc te... Bez uników tutaj nic nie zdziałamy. W szczególności, że nie mogę stanąć na chwilę. Jak teraz stanę na chwilę, to po prostu jednym uderzeniem, jednym ciosem, jedną szarżą mnie ubiją. O, weźmy, czemu nie? Oczywiście, że tak. 3% wyssanie, nie, 9 max HP, to jest cenne, żeby brać coś innego. Okej, okay, kolejny lance. Teraz świeczka. Weźmy trochę obrażeń, ale będzie mniej wrogów. Mały gekon, cebula, przelosujmy, żeby zobaczyć, co będzie, tak? Generator, najlepsza rzecz, jaką mogliśmy dostać. Nie żartuję, no. 1% obrażeń za każdą szybkość, mam 70. Więc 70% obrażeń. Po tej rundzie po prostu kupujemy generator i będziemy już pewnie, że... prawie przebezpieczni. Jest dobrze. Powinniśmy dać radę. Nawet jeśli... no... jeśli będę trochę lamił tym podobne rzeczy. Ale tak... podejrzewam, że jedną rzeczą właśnie, jeśli chodzi jeszcze o ten fenomen Brutato u mnie teraz, to może być właśnie sam fakt, że tutaj nie muszę się skupiać, że tutaj mogę pepleć o głupotach, jak gra się sama trochę gra. Jeśli tak, to będę musiał spróbować, czy tak sam będzie na mnie wpływało granie w inne. Powiedzmy Bullet Heaveny, Bullet Hele, Survivor-like'i, przetrwanie hordy, jakkolwiek by tego nie nazywać. Jak mówię, mam bardzo długą listę. Pomijając oryginalne Vampire Survivors, czyli... nie powiem pierwszą, bo nie jestem pewna, ale jedną z pierwszych na pewno gier tego typu. A to tak. To jeszcze jakie tam były w sumie? Z takich ważniejszych. Chciałbym nawet pokazać.
No, na pewno moglibyśmy wrócić do żaby, chociaż jeśli chodzi o żabę, to tam mogę powiedzieć, że ostatnio... A, co, nie aż tak strasznie ostatnio. Ale jeśli chodzi właśnie o Pesticide Not Required, czyli o żabę, to udało mi się dosyć duże postępy zrobić. Chyba trochę duże. Mogę powiedzieć, że 3/4 mam za sobą, jeśli chodzi o rozgrywkę, w sensie poziomów trudności. Bo najpierw się tłumacząc, tam są 4 pory roku i każda pora roku ma 4 poziomy trudności. No 1, 2, 3 i 4. Wiadomo. Takie trochę no shit Sherlock. 4 poziomy trudności, to wiadomo, że to będzie 1, 2, 3 i 4. Chociaż dobrze mogłoby być 0, 1, 2 i 3. Ale no, to nie to jest istotne w tym momencie. To jest istotniejsze to, że muszę powiedzieć owoca, bo inaczej zginę. Nie, to nie to. Okej, już jest dobrze. To, że już od 1 do 3 wszystkie pory roku mam, no, zaliczone. Większość achievementów też. Pozostały takie jedyne, drobne. Co to jest? No okej, weźmiemy, bo czemu nie. Ciasto też. A to, co jest jednak bardziej istotne, to właśnie, że... No jak to najłatwiej nazwać? Po prostu... Właśnie wiele mi zostało takich rzeczy, które by tam mogły zaistnieć. Więc kwestia jest taka, że po prostu... Właśnie jeśli chodzi o żaby, bym musiał się zadedykować, dobra, poświęcę cały mój postęp, mój piękny save, który jest prawie 100% skończony. Albo po prostu zalogować się na konto siostry. Easy konta. Ogrywać dalej Pesticide'a na YouTube'ach. Ale tak, no jest Pesticide. Potem jest kolejna w tematyce farmerskiej, czy tam około farmerskiej, czyli tak zwane... Hołeła, tutaj wypadło mi trochę z głowy tytuł. Dobra, mam. Noxious Weeds. Nie pamiętam, czy pokazywałem wam to ogólnie mówiąc, czy nie, na YouTubach, jeśli chodzi o demko. Ale co mogę się pochwalić, grałem w demko bardzo dużo, aż tak dużo, że wszystkie achievementy z demko udało mi się zaliczyć, odblokować wszystkie możliwe rzeczy i tak dalej. I tam, jeśli chodzi o samą grę, to trochę co nieco pamiętam. Ale nie wszystko. Maksymalne zdrowie ograniczone? Nie. Przelosujmy. Szybkość. I co tam chciałem dalej powiedzieć? Tak trochę zapomniałem. No, to jest jeszcze właśnie tak Noxious Weeds to całe, potem jest Deep Rock Galactic Survivors, czyli połączenie Deep Rock Galactic z właśnie zasadą tych przetrwania wampirzego. Demko swoim czasem też trochę pogrywałem. Tutaj akurat mam 90% pewności, że to było sobie samym prywatnie, nigdy o tym... znaczy, nie wspominam, bo często o tym mówię. Ale tak... Tylko właśnie chodzi o sam fakt po prostu tego, że tak... No, po prostu to jest świetne. W ogóle gubię się już w tym, co chcę mówić. Więc skupmy się bardziej na tych takich ważniejszych rzeczach, jak zbieranie owoców, żeby nie umierać. I ewentualnie pozbywanie się bossów, bo tak... Tradycyjnie to jest to same duo, więc jestem coraz bardziej pewien, że nie ma innych. Ja naprawdę nie pamiętam, czy inni istnieją, mogą się pojawiać. Ale patrzę na to, że zawsze to sobie było. Zawsze czytajcie, jak docieram na odcinku, to za każdym razem oni są. Ja naprawdę nie pamiętam, żebym kiedykolwiek innego widział. To naprawdę, możliwe, że w dodatku będą nowi, ale na razie ich nie ma. Ale wracając. To tak, to też jest. I... Jest jeszcze kilka takich bardziej klasycznych. Przez bardziej klasycznych, ale myślę, że w sumie nie mają żadnych jakichś takich wielce wyróżniających się rzeczy. Więc po prostu... tam nie pamiętam szczególnie, ale no. Będę musiał sprawdzić naprawdę, czy to też na innych działa. A teraz jak na razie... No, udało się ukończyć. Dzięki czemu mamy płetwerki, no. Dającą nam szybkość, wystanie życia i odejmującą szczęście. Moja ocena... Potężny przedmiot. I cóż, tym samym kończymy epizoda Brotato w 25 minut, więc nie będę przedłużał, po prostu dzięki wam wszystkim, no i trzymajcie się, hej hej!